Witam Was na kanale Królicza Strefa. Dzisiaj stricte o królikach nie będzie, ale myślę, że odcinek będzie dość ciekawy, gdyż dzisiaj zajmujemy się budową podestu dla królików. Także zapraszam Was już teraz do oglądania. A więc tak, co będziemy potrzebować tutaj do budowy właśnie takiego podestu? No na pewno deski. To jest deska o grubości 2 cm. Taki akurat miałem, więc takie użyłem. Tutaj będą poprzeczki, które pójdą w ten sposób. Dwa zawiasy, jakieś takie lepsze, porządniejsze. Łańcuch. No i takie wkręcone haczyki. Dobra, to zaczynamy od składania. No i lecimy ze składaniem. Tu jak widać trzy poprzeczki, również 2 cm. Musi to być konkretne. Niektóre króliki u mnie ważą 7 kg, także musi to wytrzymać. No i teraz kolejno sobie każdą deskę będę dosuwał i układał. Aha, wymiary mojego podestu tutaj akurat jest długi na 60 cm i szeroki na 40, może tam 42 cm. No, tak to wygląda. Teraz całość skręcamy i jedziemy dalej. No, jak widzicie, podest mam już poskręcany. Tutaj taka cenna uwaga, zanim w ogóle wkręcałem wkręty, to zrobiłem sobie wcześniej dziurki, żeby po prostu deska podczas wkręcania nie popękała, nie? Także jak widzicie, dwie wkrętary, jedna z wiertłem, druga z bitem i podeścik mam skręcony. Kolejną rzeczą to będą zawiasy. I również użyję do tego wkrętarki z wiertłem, a następnie wkręty. No, jak widzicie, zawiasy są już na swoim miejscu. Także teraz będziemy to całość montować do klatki. Także zapraszam do kolejnego ujęcia. No, jak widzicie, podeścik już jest wstępnie przykręcony do klatki. Mówię wstępnie, ponieważ chciłem go po prostu tak, nie nagrywałem tego, bo jedną ręką bym tutaj nie zrobił nic. Także podest jest oczywiście poziomica również musi być i jak widać jest równiutko, także musi być dokładnie i konkretnie. I tak on wygląda. No i teraz czas na łańcuch. Gdzieś zamontujemy, wkręcimy haczyki. Jeszcze za bardzo nie mam pomysłu, ale zaraz coś wymyślę, jak to zrobić. Także tak to wygląda na ten moment. No i jak widzicie, efekt końcowy. Podest gotowy.
w roli głównej samczyk wiedeński niebieski. Proszę bardzo. Także nie jest ani za mały, myślę, że ani za duży. Oczywiście podest na moją hodowlę w zupełności wystarczy. A ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.